EU 07488, taki mam tutaj numer. A taki właśnie numerek na Allegro blaszki sobie załatwiłem. Taki numer akurat mi dopasowało. Buta w 3D od Łukasza dostałem w prezencie. Pantografy miałem w tramwaju, ale one były jakieś lokomotywy, którą przerabiałem. Podwozie dawałem do tej strażackiej. Nagrywam bez pauzy, bo mnie wkurza ten tablet, bo filmy mi się urywają, jak daję pauzę, potem nie idą dalej, się nie chcą nagrać. Jest głos, a nie ma filma. Dlatego jak nagram, tak nagram. Pauzy nie będę dawał. EU07488. Buda była w druk 3D zielona. Na początku miałem taki plan, bo Łukasz powiedział, że kolega robi te wydruki pod, żeby pasowało pod BR218. I z początku miałem taki plan, żeby może zostawić ją tak jak jest zieloną, tylko dać czoło pomalować na żółto. No ale miałem w planie kupić właśnie BR218, jakąś tanią, używaną. Ale dobrze, że ten cel mi się minął, dlatego że może bym ją rozwalił, bo kolega Daniel powiedział, mówią, wysłałem do robienia i do przemalowania, bo chciałem mieć Intercity, bo takimi pociągami ja kursuję na trasie Warszawa-Opole przez weekendy i chciałem taki pociąg mieć. Powiem tak, pomalowanie jest bardzo zajebiste, mimo że pomalowane jest no, bardzo piękne, mi się bardzo podoba, wiadomo, że ja powiedziałem Danielowi tak, nie musi być jak w oryginale pomalowane, bo wiadomo, że aż takimi mistrzami nikt nie jest. Żeby tylko pomalował, żeby przypominało tak jak jest Intercity. Poprosiłem, żeby napisy były jak umiał, tak zrobił. Blaszki mu zamówiłem, żeby pantograf był na czerwono. Daniel powiedział, że też oprócz skóru napięcie też może pobierać z pantografów, dlatego tu widać kabelki. I też napęd jest z pantografu, ale u mnie nie ma sieci trakcyjnej, także pobieranie jest z torów. Wózki wygrałem na aukcji Colli Francuska i tutaj właśnie to jest jedyna wada tej lokomotywy. Te stare wózki, nie? No widzimy, popiera prąd ze wszystkich kół, ale napęd tu widzimy na ten tylny i widzimy, zębatki są na jednej stronie tylko koła. Są to bardzo stare wózki z czasów PRL-u. Wiadomo, że silniczek ma już kilkanaście lat. No jeździ jak jeździ, mocnego uciągu nie ma, dużo wagonów nie pociągnie. Ale nie w tym rzecz. Dla mnie się liczy to, że mam taką lokomotywę i że mi jeździ. Ale powiedziałam Danielowi tak, zrób jak potrafisz, aby tylko jeździła. Wiadomo, że pomalowana jest zajebiście, zrobiona zajebiście, a że jest kruchy materiał, no to jest jak jest. Ja już ją nagrywałem na wcześniejszych filmikach tam. Trzeba ją trochę rozbujać. Trzeba ją rozbujać tam i z powrotem, zanim ona się nagrzeje, ten silnik, bo silnik jest stary z czasów PRL-u, ale mi to nie przeszkadza. Mam już takie lokomotywy, są takie stare napędy. Mały uciąg mają. Trzeba trochę pomóc, żeby ją rozbujać, zanim dam wagony, ale więcej jak jeden, dwa wagonów nie uciągnie. Trzeba mu pomóc. To jest jedyna wada tej lokomotywy, ale jest elegancko, mi się bardzo podoba. Zaraz chwila prawdy. Nie daję żadnej pauzy, pierdziele, bo zaś mi się filmik nie nagra i to mnie wkurza. Ale ja kamerki nie mam. A po drugie, żeby kamerką nagrywać, to potem trzeba mieć komputer, a ja też komputera nie mam. Żeby potem z kamerki dać na komputer. Ja tylko mam tableta. I nie mam żadnych tych. To są wagony Intercity przemalowane gazetkowce.
No i zobaczymy, jak to się daje radę. Wiem, że już wczoraj w niedzielę się nim bawiłem i daje radę tylko z tymi dwoma wagonami. I mamy przepiękny EU07 488 Intercity. Dam ją z powrotem. Czego jeszcze rozbujać? Czego jeszcze rozbujać? Tam stanął. Jeszcze go za mało rozbujałem. Jeszcze go za mało rozbujałem. To jest ta jedyna wada, że go trochę rozbujać, żeby on jeździł. Ale jeździ. To jest wina napędu, ale jak się nagrzeje silnik, to on trochę lepiej jeździ, tak? Pomóc mi. Muszę silnik się nagrzać. Ale fajnie, podoba mi się bardzo. Mimo że układ jezdny, a na nowy układ jezdny nie stać. Wygrałem na aukcji taki, jaki był. Kolej francuska i to mi wystarczy. I to mi wystarczy. Muszę też tory wyczyścić, zobaczyć, bo dawno zacząłem tych pikowskich torów nie czyścił. Ale jak on się rozbuja, ten silnik się nagrzeje, to lepiej jeździ. Ale mi to nie przeszkadza, jak powiedziałem. Rozumiem, że trochę jeździ. Fajna lokomotywa. No tutaj się w tym samym miejscu, to muszę zobaczyć, czyścić. Zobaczę, palcem przejadę. Ten kurz. Zobaczymy, jak tutaj sobie teraz radę. Zobaczymy teraz po przeczyszczeniu. No w tym samym miejscu stanął. Koń mi ustaje. Silnik bardziej nagrzewa, widać, lepiej jedzie. No i w tym samym miejscu. Ale myszka chodzi. Mamy Intercity EU07. Tu jest parowozik. Platformy. Kaszlaczki ciągnie. Góra świeci światełko. Mały pizik. Oglądam ogniem i mieczem.
całe miejsce stanie. No. O, oczywiście bardzo. Ale zatrzymywał nie będę. O, pojechał tym razem. Zgubił jeden wagon. Ciekawe, czy do Siemlen. Zaraz go zaczepimy. Taki mora jeździ. Poszła. Tym samym, no z jednym wagonem lepiej jechał. Dwa uciągi. Zatrzymuję się na tych prostych odcinkach. Ale nie sobie. Pomyliłem sterowniki. Przejedzie, przejedzie. Także lokomotywa jest fajna, fajne wykonanie, fajnie pomalowana, bardzo mi się podoba. Mam taką teraz PKP Intercity jako jedyna. Tylko właśnie mówię, wada, bardzo stary jest napęd silniczek Jołef. Trzeba. W tym samym miejscu zatrzymuje się, ale to nic. Muszę tam tory wyczyścić, zobaczyć. Ale jest elegancko. No, i tak się prezentuje EU07 488. Powiem, że kibel też akurat na jednym filmiku się akurat mi nagrywałem go. Po pauzie się słowa są, ale film się nie nagrał. To czyli po tym EU będzie kibel. Tam znowu napęd jest dużo lepszy, mocniejszy. Silnik może jest inny, ale nie szkodzi. Mi się podoba. Dzięki Daniu za fajną robotę. Ale wiadomo, że tutaj mamy przyczynę napędu. Trzeba ją porządnie rozbujać, żeby jeździła.
Tak, mamy elektrobus EU07488. Wydruk 3D, pudełko od Łukasza. Wózki wygrałem na licytacji na Allegro z silniczkiem, no ale stary francuski JOF. Ale jestem zadowolony z tej lokomotywy. Super.